Cześć wszystkim, tutaj Tuśka. Witam w kolejnym odcinku Wyobcowanego. Nie mam pojęcia, gdzie skończyliśmy. Zostały nam dwa miejsca do odkrycia. Zgaduję, że to jest świątynia, a w tę stronę nie mam pojęcia, co jest. Ale myślę, że w końcu wybierzemy się w tę stronę. Utorujemy sobie drogę rękami. Rękoma. Oczywiście widzę, pan M leci już pewnie w krzaki. Zaraz będzie znowu chory. Ale niech sobie szaleje. Niech szaleje, ile wlezie. Zacznę jak radzić sobie Ino. Mam tutaj jakieś rzeczy. Nawet w sumie nie pamiętam, co tutaj mam, ale... Jedzenie mam, jakieś szpraje mam, więc damy radę. A chciałabym w końcu zobaczyć, jak wygląda ta świątynia, bo już... Widziałam na YouTubie, że ludzie pokończyli już dawno tą serię z dżunglą, czyli nie jest pewnie taka... ugryziłem przez biurkę. Nie jest aż taka ciekawa... No i oczywiście jest chory. Jakby się mogło wydawać, ale... No nie martwię się. Jak skończę tą serię, to nagram po prostu coś innego. I... Zaraz, mam nadzieję, zobaczymy, co jest po drugiej stronie. Coś tu się... A, to są świetliki, dobra. Zastanawiam się, co jest po tej stronie. Bo... No nie wiem. Dobra, przyspieszymy to trochę. I zobaczymy, co nas czeka. W ogóle jeszcze tutaj mam coś nieodkryte. Jaguar nad jeziorem. Podczas spaceru przez dżunglę Inona potyka... natyka się na jaguara, który najwyraźniej przyczaił się na coś przy brzegu jeziora. Co z nim powinien zrobić? Cichutko się wycofaj, poobserwuj jaguara. Wyższy poziom umiejętności wędkarstwa. Pomóż jaguarowi. Zużywa przynęty na... A pomóżmy mu, zobaczymy, co za to dostanie. O, dobra. Coś zdobędziemy. Jest! Idziemy do świątyni! Pan Mordka chory, ale trudno. Sam sobie to zrobił. Musisz z nami pójść. Tyle to musi wytrzymać. Nie mogę też z nim co chwilę do weterynarza latać. Znaczy muszę, ale na razie nie chcę. Po co ja w ogóle tego psa brałam? Jakbym wiedziała, że będzie mi w krzakach tylko grzebał, to bym wcale go nie brała, ale... Dobra, co tutaj mamy? O Boże! Węgorz elektryczny! Dziękuję. Cudowna zdobycz. Dobra, co tu mamy? Świątynia. Dookoła mamy... No już powoli ciemność. Dobrze by było się zdrzemnąć, zanim tam wyruszymy. I tak. Nawieziemy. Gdzieś tu się postawi miskę. Dla naszego pieska. Umieść w świecie. Serio? Tutaj tą miskę postawił? Schowaj do wyposażenia. Może tutaj podejdziemy. Umieść w świecie. Dobra. Od razu go zawołamy. Niech się naje. No i co tak właściwie tutaj mamy? Czy coś jest... Boże, daj mi spokój. Czy coś jest tu u góry? Nie. O, tutaj można coś wykopać. A tu niżej już idzie się do świątyni. I wiem, że tutaj się odkrywa różne rzeczy. To są pewnie jakieś te różne mechanizmy, które otworzą nam przejście. Co za przejście? Jakieś trujące przejście, chyba, o takie gazy. Ale widzę, że mamy też jedzenie. Nie jest może najlepszej jakości, ale... Ale jakieś będziemy mieli. Czy Mordka się najadł? Nie. Bardzo dobrze. Chociaż tyle, że się naje. Albo na razie niech ta miska tam będzie. My tu wykopiemy sobie. Może tutaj jakieś lepsze artefakty będą. Chociaż wątpię. Jakiś posąg. Aha, to będzie do odkrycia. Może podlejemy to. Już lepiej to będzie.
No jakoś nie będzie szałowa, no ale trudno. Co smutno panu mordce. Podlejmy jeszcze z tej strony. Chyba banany rosną. Dobra. Odchwaszczaj. Może te roślinki będą lepszej jakości. O! I już od razu lepiej. Dobra, w takim razie zrobimy tak, żeby te roślinki troszkę były lepszej jakości i żebyśmy mogli je po prostu zabrać, zjeść. Tu widzę też coś jest do kopania, ale kurde, nie chcę mi się tego wszystkiego kopać. Zbierz cały plon. Akurat dobrze się składa, bo robimy się głodni. Cebulę zjemy, ziemniaczka. I pomidorka. O, i jeszcze wbiliśmy nowy poziom. Bardzo dobrze. Jakaś bardzo fajna świątynia. Dobra. Zbadaj. Zobaczmy, co tutaj da. Jeszcze zmęczony jesteś, wiem, ale tylko zobaczmy, co to. Mam nadzieję, że to się nie zacznie ruszać, ale. No, dziwne to jest trochę. Bardzo fajne są te szkielety. Kolorowe. Właśnie ciekawa jestem, co by się stało, jakby ożyły, ale to nie wiem, czy to one ożywają, czy takie inne ożywają, ozdobne. Czy w ogóle nic nie ożywa. I podoba mi się, że to jest takie zrobione na bardziej zarośnięte. Tak jakby ta roślinność przejmowała całą tą prastarą świątynię. Fajnie to jest zrobione. Dobrze, że to nie jest takie właśnie super, hiper ładne, tylko widać, że czas zostawił po sobie ślad. Dobra. Co tam się dowiedzieliśmy? Aha, dobra, niektóre obiekty. No dobra. Zobaczmy tu. I wiem jeszcze, że właśnie ta śmieszna twarz, ten dziwny mechanizm ma bardzo fajne animacje. Taki, nie, to jest Bożek, nie. No nie wiem. Ale bardzo fajne. Dobra, wyłożymy sobie namiot. Zbadamy tutaj, co potrzeba i. Bo chyba to wszystko wygląda tak samo, te animacje badania. I co, odkryłeś coś? Nic nie odkryłeś. No nie wiem, czy obrażenie tego bożka byłoby dobrym pomysłem, ale prześpimy się z tym i zobaczymy. A smrodek jeszcze jest na dodatku. Nie, smrodek, o Boże. Pan Mortka. Się uczepiłam tego smrodka, a to już nie ten let's play. Pan Mortka jest chyba już w złym humorze, no ale sam się pchał w to bagno. Jeszcze nie mogę teraz przez niego przyspieszyć. Oj, panie M, na co tyż czekasz? Na ten posąg wielki? Chyba lama jest. Chociażby nam ten pasek do połowy się tu napełnił, byłabym bardzo wtedy zadowolona. O, tutaj jeszcze można coś wykopać. A czy tutaj dalej można iść? Nie, to chyba po prostu takie ozdoby są. Myślałam, że bardziej będzie szałowo ta świątynia wyglądała, ale. Ale niech będzie. Dobra, trochę pospaliśmy. Schowamy. Zjemy sobie pomidorka. Cebulkę. Nasz oddech w tej chwili musi być przecudowny. No, ale. Trudno. Na szczęście nie mamy się z kim całować, a pan M chyba nie będzie miał nic przeciwko naszemu oddechowi, bo sam nie wygląda najlepiej. Dobra, zobaczmy, co się stanie. O, smutny jest! I chyba się wkurzył. Co teraz? Nic! Aha! O, proszę, to takie troszkę randomowe jest. Bo mieliśmy niezłe szczęście. Znowu trzeba podlać? Oj, nowy poziom! Ino może teraz analizować prawdziwe artefakty, skarby i skamieliny oraz pozyskiwać pierwiastki z metali i kryształów przy stanowisku archeologicznym. No i super! Dobra.
takim razie idziemy do trupków. Wykopiemy kolejną rzecz. Tutaj musimy tak, 7 poziom wiedzy. Przygotuj 3 tereny wykopalisk. Ja tak mogę? O, pradawny kościany pył. Z którym nic nie mogę zrobić, no trudno. Aha, i teraz te roślinki lepiej. No dziwne to jest. Dobra. Błąd aktywny? Nie, 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 nie! Coś na mnie poleciało, jakaś trucizna, umrę! No to chyba to się skończy szybciej niż podejrzewałam. Wstrętne uczucie. Oj, oj, oj. Antidotum, a skąd ja mam wziąć? Może to jest. Nie, skąd ja mam wziąć antidotum? Dobra, ale jedyne co no, pozostało to to i otworzymy. Może powinnam się przespać. Dobra, idziemy na dół. O Boże, ile tego jest! A nie, tylko te trupki? Moment, teraz są tylko te jedne? Dobra, zbadajmy. Chyba, że jeszcze coś tu jest. Nie, badaj pod kątem historii, to nie. O, to chociaż tyle, że tylko jedne są. Ale bardzo ładna sala, jaka kolorowa. A to jest nieodkryta. Taka tajemnicza, szara sala. Dobra, dobrze by było troszkę uzupełnić te potrzeby, ale... Boże, a jak umrę, to co będzie z panem M? Nie... Sam zostanie na tym świecie. No serio! O! Nie, to jeszcze coś tu gdzieś musi być. Bo nie ma wyboru. Ale nie widzę nic. Albo ślepa jestem. Dobra, zobaczmy. No. A, tam oszukało mnie to. Nastraszyło. O, to w ogóle jest zarośnięte. A tutaj co mamy? Taka pułapka i taka. Zbadaj. Aha, a tutaj... A proszę, tu się depczę po tym. Dobra, idziemy. Zbadamy to. I szybko idziemy gdzieś tu, siusiu. A ten dalej szczeka na to. Boże, panie... Takie dwa nieszczęścia z nas. Dobra. Dobra. Trochę dużo tego tutaj do wyboru niestety, ale kurde, nie chcę umrzeć. To już trochę szybko. Nawet nie zdążyłabym tej świątyni całej odkryć. A, pan Martka jest głodny. A, gdzie ta gdzie jest miska? Tylko nie mów, że ty tu gdzieś ją położyłeś. No nie, no gdzie ta miska? Przecież była tu miska. Ja jej chyba nie zabierałam. Specjalnie zostawiłam ją, żeby... No kurczę, no bez jaj. Dobra, mamy jeszcze jedną. To trzeba ją w takim razie od razu schować, jak on zje. Umieść w świecie. No, teraz to w ogóle jej nie widzę. Schowaj. Podejdź tutaj. Dobra, jeszcze raz. Umieść w świecie. Zawołamy go. Zjemy pomidorka i cebulkę. Umieścimy namiot. I pójdziemy trochę spać jeszcze. Przydałoby się umyć, ale nie wiem, czy mam ten o, mam prysznic. Ajajajajaj. Pan Mordka to jest jedno wielkie nieszczęście. Dobra, schowamy to. Schowamy to. No i niestety, ale musimy jechać do kliniki. A, dobra. Podróżuj panem. I ciśniemy do kliniki. Najwyżej potnę ten, albo utnę ten kawałek. Żeby nie trzeba było milion razy patrzeć na to samo. Dobra, jesteśmy z powrotem. Pan Wortka jest zdrowy, ale...
Będziemy go wołać do skutku, nigdzie nie będzie leciał. Znowu jest głodny. Dopiero co jadł. Dobra. Co? O nie! Trucizna. O Boże, czyli jeszcze musimy wrócić. O, jeszcze pszczoły! Dobra, schowamy to. Niech ten się naje. Schowamy. I wracamy. Dobra, mam nadzieję, że nie umrę. Jaki pech! Wejść do świątyni i praktycznie od razu się zatruć. I nawet nie poszłam do końca tej świątyni. Nie wiem, co jest dalej. I już umrę. Ale powiem, że jak umrę, to już będzie koniec tej serii. O Boże. Dobra, szukamy antidotum. Szybko. O, nikogo nie ma, bo jest ciemno. O, tu. Pokaż zdjęcia. A czy ja nie mogę... O, jest jakaś babka. Dobra. Tata, straty taty, powitanie. Idziemy do tej pani. Miejscowe. Nie, nie. Coś o tradycji może. Miejscowe pozdrowienie. A jak ja mam się tego dowiedzieć? Miejscowe atrakcje. O, zapasy. O, zapytaj o antidotum! Z kościanego pyłu! Dobrze, że tego gówna nie wyrzuciłam! Wypij, wypij, wypij. O, o. Przeszło! Jej! Cudnie! Aj, czyli to się jednak przydaje. Dobra, dawaj tą maczetę. Dawaj od razu te swoje towary. Szpraje. Dobra. Teraz i tak wrócimy do domu. Odpoczniemy. No w tym odcinku w sumie nic nie zrobiliśmy. Zatruliśmy się. No w sumie odkryłam świątynię, więc nie jest tak tragicznie, ale... Boże! Jaki pech! Idziemy spać. Dobra, na dzisiaj to już wszystko. Dzięki wszystkim za oglądanie. I do usłyszenia następnym razem. Mam nadzieję, że mniej pechowym.